panie przewodniczący, co będzie tematem trzeciej sesji Rady Gminy Kamienna Góra? Tematem trzeciej sesji Rady Gminy Kamienna Góra będzie jeden główny temat. Dzisiaj, na dzisiejszej sesji będziemy mieć gościa, komendanta policji, który nam przedstawi informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i wszystko, co jest właśnie z tym bezpieczeństwem związane. Sprawozdania? Oczywiście, sprawozdanie wójta z bieżącej działalności, sprawozdanie przewodniczącego i 5 uchwał, które musimy uchwalić na dzisiejszej sesji. Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram trzecią w tej kadencji sesję Rady Gminy Kamienna Góra. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Bardzo serdecznie witam pana wójta, panią wójt, panią skarbnik, pana sekretarza, witam media i witam zaproszonego gościa. Dzisiaj mamy informacje na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Kamienna Góra. Szanowni Państwo, przeczytam Państwu teraz porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy to otwarcie sesji, punkt drugi to informacja o protokole z poprzedniej sesji. Punkt trzeci to informacja wójta z bieżącej działalności oraz przewodniczącego. Punkt czwarty stan bezpieczeństwa w gminie i informacje na ten temat. Punkt piąty podjęcie uchwał i punkt szósty to sprawy różne. Czy mają Państwo jakieś pytania, zastrzeżenia do porządku? Nie widzę, więc przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne skargi, żadne poprawki, żadne zażalenia. Tak, protokół jest nadal do wglądu, ale jeżeli nie było takich uwag, protokół uznaję za przyjęty. I szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja pana wójta z bieżącej działalności i oddaję już głos. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ostatnia sesja odbyła się przed świętami w ubiegłym roku, 21 grudnia. 3 stycznia w Świdnicy, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbyło się dosyć ważne spotkanie informacyjne skierowane dla czy do gmin tworzących aglomerację wałbrzyską. Było to spotkanie dotyczące naboru, które będzie rozpisywane przez instytucję pośredniczącą aglomeracji wałbrzyskiej w miesiącu maju na działanie związane z ograniczaniem niskiej emisji, czyli wymianę źródeł ciepła z nieekologicznych na ekologiczne. W skrócie ten projekt nazywany jest przez wszystkim projektem kominowym, ja taką nomenklaturą też się będę tutaj posługiwał. Było to spotkanie w Świdnicy ze względu na to, że Świdnica podejmuje się roli koordynatora całego przedsięwzięcia, a rola koordynatora ma polegać na skonstruowaniu całej dokumentacji projektowej, która ma być złożona w naborze ogłoszonym przez IPAW. Było to spotkanie jakby dla gmin zainteresowanych, bo nie wszystkie gminy będą zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie ze względu na to, że są różne inne źródła finansowania wspierające proces wymiany źródeł ciepła. Wspomnę tylko o nadal funkcjonującym naborze rządowego programu Czyste Powietrze, ale też i tworzą się inne jakby oddolne pomysły na przygotowanie aplikacji projektowej do właśnie tego naboru, o czym za chwileczkę Państwu powiem. Bowiem właśnie w tym samym dniu po tym spotkaniu odbyło się spotkanie kilku gmin, przedstawicieli kilku gmin, które są zainteresowane aplikowaniem o te środki, ale nie wspólnie ze Świdnicą, tylko samodzielnie. Mowa tutaj o kilku gminach, o Starych Bogaczowicach, o Czarnym Boże, Sztawnie Zdroju, naszej gminie wiejskiej, a także ostatnio dołączyła do naszej grupy również gmina miejska Kamienna Góra.
I powiem Państwu, dlaczego podjąłem taką decyzję, żeby nie iść w tym przedsięwzięciu wspólnie ze Świdnicą i z Wałbrzychem, a spróbować napisać aplikację samodzielnie. Ponieważ nasze gminy, te tutaj wymienione, znajdują się w strategii czy w programie ograniczania niskiej emisji opracowanej pod potrzeby aglomeracji wałbrzyskiej, aby pozyskała środki. Tam jesteśmy wymienieni jako gminy o specjalnym traktowaniu, jeśli chodzi o ochronę środowiska. I te nasze gminy na dzień dobry, na start, mają lepszą punktację i są w lepszej pozycji przy ocenie wniosku. To pierwszy argument. Drugi argument jest taki, że w Świdnicy od razu przyjęto takie założenie, że mieszkaniec może starać się o dofinansowanie maksymalnie do poziomu 70% kosztów kwalifikowalnych. Konstruowanie takiej dokumentacji projektowej daje pewną swobodę dla piszącego ten wniosek i w regulaminie określa on ten maksymalny poziom i takie założenia od samego początku zostały przyjęte w Świdnicy. Po trzecie, poziom jakby maksymalny już kwotowo, który może mieszkaniec uzyskać do zwrotu, ma być ograniczony kwotą 10 tysięcy złotych. Co też naszym zdaniem jest kwotą zbyt niską, jeśli chcemy inwestować w odnawialne źródła energii, bo koszt pompy ciepła wraz z instalacją to jest koszt rzędu 35 do 40 tysięcy złotych, więc zwrot w kwocie 10 tysięcy złotych myślę, że jest zbyt niski, bo taki poziom dofinansowania proponowany jest w programie rządowym Czyste Powietrze dla osób najwięcej zarabiających, tak? Bo tam można maksymalnie 30% uzyskać, jeśli dochód na osobę przekracza w rodzinie ponad 1600 zł. Więc te założenia proponowane w Świdnicy myślę, że mogą być zbyt mało atrakcyjne dla mieszkańców i nie będą zbytnio motywowały mieszkańców do tego, aby w naszej gminie ten projekt był popularny. Rozumiem założenia, bo założenia są w Świdnicy takie, że projekt ma być masowy i żeby on jakby objął jak największą ilość mieszkańców. Tylko że Świdnica to duże miasto i myślę, że tu zupełnie innymi priorytetami się tam kierowali. W związku z tym przygotowujemy się do złożenia wniosku samodzielnie. Chcemy, aby dofinansowanie osiągało maksymalną kwotę dopuszczalną w programie, czyli 85%, z nieograniczaniem jakby kwoty limitu pozyskania środków jakby z refundacji. Ma to działać w ten sposób, że jeżeli nasz wniosek okaże się dobry i uzyska dofinansowanie z aglomeracji wałbrzyskiej, koordynator naszego partnerstwa w tych 5 gmin, a tym koordynatorem będzie gmina Stare Bogaczowice, uzyska grant w wysokości 85% i podpisując umowy już później z beneficjentem końcowym, czyli z naszym mieszkańcem, będzie 85% tego grantu zwracała. Czyli przy takim założeniu 15% byłby wkładem własnym ze strony mieszkańca. Ja myślę, że w lutym, Szanowni Państwo, zaproszę na komisję przedstawiciela firmy, która będzie przygotowała dokumentację projektową, bo chcemy zlecić to firmie wyspecjalizowanej. Zaprosilibyśmy tego pana tutaj, aby szczegóły programu przedstawił i w lutym prosiłbym, żeby Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą wejścia gminy w partnerstwo, abyśmy jako urząd mogli rozpocząć procedurę naboru albo zbierania deklaracji dla mieszkańców chętnych do udziału w projekcie. 4 grudnia tutaj w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra podpisałem umowę z przedstawicielami Banku Santander, w zasadzie też reprezentujących Fundację Santander. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą Leśny Zakątek w Krzeszowie. Leśny Zakątek w Krzeszowie to jest projekt powstały z inicjatywy rodziców dzieci, które uczą się w szkole podstawowej w Krzeszowie. Założenie jest takie, aby przy szkole powstała przestrzeń, na terenie których można prowadzić zajęcia na zewnątrz. Projekt został napisany przy współpracy z naszym urzędem. 6 wniosków z całego powiatu kamiennogórskiego było złożone w ramach naboru do Fundacji Santander. Tylko nasz wniosek uzyskał dofinansowanie. Mamy podpisaną już umowę.
i w tym roku będzie realizacja tegoż projektu. W tym samym dniu odbyłem spotkanie z zespołem organizacyjnym projektu edukacyjnego pod nazwą Naucz mnie, a nauczę innych. Ja Państwu na poprzedniej sesji mówiłem, co to jest za projekt, a jest to projekt, który jest jakby realizowany przez jednostkę OSP Pisarzowice, ale na terenie całej gminy. I jest to projekt szalenie ważny, jeśli chodzi o edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci. Projekt skierowany jest do dzieci, w pierwszym etapie do młodzieżowych drużyn pożarniczych, a później do wszystkich dzieci uczących się w naszej szkole. Projekt budżetu, znaczy budżet projektu to prawie 43 tysiące złotych. Przypomnę tylko, że po realizacji tego projektu poza wiedzą w naszej gminie pozostaną 4 defibrylatory AED, które będą zlokalizowane na terenie wszystkich naszych placówek oświatowych w gminie. W tym samym dniu odbyłem spotkanie w CBK Pisarzowice. Była to odprawa organizacyjna związana z uroczystością przekazania wozu MAN dla jednostki OSP w tejże miejscowości. 7 stycznia narada wójta z kierownikami Urzędu Gminy. Główny temat to analiza i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego gminy. Państwo to mieli na grudniowej sesji, na grudniowych komisjach. My troszeczkę też w szerszym zakresie rozmawialiśmy na tej naradzie. 8 stycznia odbyłem szkolenie wspólnie z kilkoma pracownikami Urzędu Gminy i jednostek podległych z zakresu podstawowych działań ratowniczo-gaśniczych. To jest od kilku lat szkolimy się w tym zakresie, aby tutaj był zespół w Urzędzie Gminy i placówkach podległych do udzielania pierwszej pomocy na wypadek jakiegoś nagłego zdarzenia. Przypominam, że mamy na terenie urzędu defibrylator AED umożliwiający działania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ale też i inne działania dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz obsługa gaśnic w przypadku pożaru. 10 stycznia w Ratuszu Miejskim odbyłem spotkanie z burmistrzem Kamiennej Góry Januszem Hadasewiczem. Główne tematy to wspólne reprezentowanie naszego terenu, powiatu w konsultacjach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Ja później o tym Państwu powiem. Wspólnego właśnie udziału w projekcie kominowym, bo to ja namawiałem burmistrza, żeby miasto poszło wspólnie z nami, nie ze Świdnicą, tylko w partnerstwie z nami i tak rzeczywiście się stało. Remontu drogi dojazdowej do Urzędu Gminy, Państwo wiedzą, po jakiej drodze Państwo przyjeżdżają od ulicy Waryńskiego do Urzędu, wiedzą Państwo, w jakim stanie i od ilu lat on jest w takim stanie, więc ta rozmowa dotyczyła właśnie tego, czy w końcu w tej kadencji ten temat zostanie rozwiązany. Póki co tylko Państwu przedstawię informację, że w budżecie na ten rok ta inwestycja jest przewidziana. 11 stycznia spotkanie noworoczne u burmistrza Janusza Hodasewicza w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Późnym wieczorem zebranie wiejskie w Leszczyńcu. Było to pierwsze zebranie, które rozpoczęło tą kampanię zebrań wiejskich na terenie naszej gminy. No i niestety nieudane, nieskuteczne, bowiem z powodu braku zgłoszenia kandydata na sołtysa zebranie musiało zostać przerwane. Wyznaczony został kolejny termin na 1 lutego, czyli w ten piątek. 13 stycznia, 27 edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie naszej gminy działały 3 sztaby Pisarzowice i Krzeszów Doma Kultury. Tam wspólnie zebrano kwotę prawie 24 tysięcy złotych i tradycyjnie w Przedwojowie, to mieszkańcy Przedwojowa w Świetlicy również od kilku lat grają w Wielkiej Orkiestrze, zebrano kwotę prawie 6600 złotych, ogromna suma. Wspólnie nasze te 3 sztaby zebrały ponad 30 tysięcy złotych, 56 euro i ta kwota została przekazana do sztabu kamiennogórskiego. 14 stycznia we Wrocławiu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w sali plenarnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbyły się konsultacje tej życzonej już przeze mnie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Ta konsultacja była prezentowana czy prowadzona przez ministra inwestycji i rozwoju. W całej Polsce odbywają się właśnie takie konsultacje. Bardzo ważny dokument, ponieważ to on będzie na najbliższe lata określał zasady szczegółowe w zakresie wyrównywania różnic między poszczególnymi regionami w naszym kraju.
Wspólnie ze wszystkimi gminami aglomeracji wałbrzyskiej mocno się zmobilizowaliśmy, przyjechaliśmy wszyscy na to spotkanie, aby zaprezentować nasze stanowisko, aby w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego fizycznie i literalnie w tym dokumencie pojawiło się hasło Sudety 2030, czyli ten region, który wymaga wsparcia, południe Dolnego Śląska. Myślę, że Państwo doskonale wiedzą, że poza aglomeracją wałbrzyską nasza gmina wspólnie z gminami aglomeracji tworzy też projekt Porozumienie Sudety 2030, którego głównym zadaniem jest lobbowanie na rzecz wsparcia rozwoju południa Dolnego Śląska. 15 stycznia kolejne zebranie wiejskie w Pisarzowicach. Sołtysem został pan Jan Łebski. 16 stycznia spotkanie dla wszystkich wójtów i burmistrzów z 8 gmin tworzących Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu. Spotkanie odbyło się w siedzibie tejże organizacji w Lubawce i dotyczyło określenia terminarzu naboru wniosku, które ma być w tym roku. Na kilka różnych działań my jako gmina też będziemy zainteresowani aplikowaniem o te środki. To nie są wielkie kwoty, po 20 albo 30 tysięcy złotych, ale myślę, że część zadań będzie można z tego źródła sfinansować. Na pewno tutaj będziemy bardzo mocno stawiać na promocję tych naborów, ponieważ są bardzo łatwe do zdobycia środki dla organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. Wiem, że część organizacji już się interesuje tymi środkami. A najważniejsze jakby w tych naborach są informacje dotyczące finansów. Można się starać o prefinansowanie, czyli nie żadna refundacja, tylko od razu na konto 100% kosztów kwalifikowalnych jest pokrywane z tego projektu, czyli jak Państwo napiszą wniosek, uzyska on dofinansowanie, 100% od razu tych pieniędzy przelewają na konto i Państwo realizują swoje przedsięwzięcie. Myślę, że to jest bardzo wygodna i uczciwa zasada. W Urzędzie Gminy Kamienna Góra w tym samym dniu odbyła się dwugodzinna albo nawet ponad dwugodzinna narada robocza z przedstawicielami firmy Joyson Safety Systems z Krzeszowa. W tym spotkaniu uczestniczyła czteroosobowa delegacja firmy Joyson Safety System łącznie z panem dyrektorem i z panem prokurentem. Z naszej strony trzyosobowa też delegacja pracowników odpowiedzialnych za gospodarowanie przestrzenne, za proces budowlany, ale też i za kwestie związane ze sprawami komunalnymi. Narada dotyczyła oczywiście rozbudowy zakładu, ponieważ to było spotkanie tuż przed posiedzeniem zarządu firmy Joyson Safety System, w którym musiały paść pewne informacje dotyczące czasu okresu na realizację tej inwestycji, ponieważ zarząd główny firmy Joyson ma kilka różnych projektów rozpoczętych i od terminu realizacji tego przedsięwzięcia decyduje, w których miejscach ta rozbudowa mogłaby być możliwa. Po tej naszej dosyć trudnej rozmowie i długiej, gdzie sprawdzaliśmy wiele różnych możliwości, wiele różnych ścieżek jakby na finalizację jakby procesu inwestycyjnego. Wiem, że później odbyło się posiedzenie zarządu, bo spotkałem się z dyrektorem Fabiszem. Została podjęta decyzja, że krzeszowski oddział ma kontynuować procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. 17 stycznia w siedzibie CBK Pisarzowice odbyło się spotkanie ze wszystkimi naczelnikami jednostek OSP z terenu gminy Kamienna Góra w sprawie wspólnego uczestnictwa w projekcie Naucz mnie, a nauczę innych. To już wszystko powiedziałem. 19 stycznia uroczyste przekazanie średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pisarzowice. Część z Państwa radnych uczestniczyła w tej uroczystości, więc szczegółów nie będę podawał. Ale rzeczywiście była to uroczystość, która sfinalizowała roczny proces, w który wszyscy byliśmy zaangażowani, a związany z pozyskaniem środków zewnętrznych. Przypomnę, tylko 809 tysięcy złotych, tyle ten zakup kosztował, ponad 500 tysięcy ze środków zewnętrznych. Po stronie gminy Kamienna Góra 290 tysięcy. W tym samym dniu, w tej samej godzinie odbyło się zebranie wiejskie w Szarocinie. Ja nie mogłem ze względów zrozumiałych uczestniczyć. Reprezentował mnie pan sekretarz, który przeprowadził całe zebranie na ponowną kadencję
sołtysem została wybrana pani Danuta Kic. I w tym samym czasie odbywało się też w Krzeszowie, odbywał się Festiwal Trzech Kultur. W Krzeszowie reprezentowała gminę tam pani wójt. 21 stycznia Narada Wójta. Główne tematy to inkubator przedsiębiorczości, o których też za chwilę będę mówił, oraz sprawy różne. Spotkanie noworoczne u starosty powiatu kominogórskiego, a także otwarcie biura poselskiego posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Iwony Krawczyk w Kamiennej Górze. Jak Państwo nie wiedzą, to tylko poinformuję, że biuro poselskie działa, można z niego korzystać, każdy mieszkaniec może korzystać w sytuacjach, których poseł może Państwu pomóc. Ta siedziba biura poselskiego znajduje się w budynku TBS-u na ulicy Broniewskiego. Tak, Broniewskiego. 23 stycznia rozmawiałem z prezesem spółki Saniką, panem Wojdyłą, na temat dosyć dużej ilości skarg ze strony mieszkańców dotyczących nieterminowego odbioru odpadów z terenu naszej gminy. I rzeczywiście w momencie tej rozmowy mieliśmy już zaewidencjonowanych ponad 140 takich uwag, telefonów i interwencji ze strony mieszkańców. Głównie dotyczyło to właśnie nieterminowego odbioru odpadów albo w ogóle nie odebrania odpadów. Myślę, że ten pierwszy okres, on jest zawsze trudny. To jesteśmy świadomi tego, że styczeń i luty to jest jeszcze taki moment, w którym mogą się zdarzać tego typu przypadki. Głównie wynika to z tego, że są nowi kierowcy. I nowi kierowcy, którzy później już będą na bieżąco znać, w zasadzie odbierać odpady, będą znali każdy dom i posesję, tak teraz jeszcze zdarzało się bardzo dużo nieprawidłowości. I pan prezes obiecał tym tematem się zająć i zainterweniować. 23 stycznia w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu odbyłem spotkanie z prezydentem Wałbrzycha, panem Szełemejem, w pewnej sprawie, o której za chwileczkę powiem. 23 stycznia, to była środa, zamontowany został na terenie naszej gminy pyłomierz, którego zadaniem jest zbadanie przez okres tygodnia czasu stężenia pyłu zawieszonego PM10. To są bardzo szkodliwe, zawierające toksyczne substancje pyły, bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Ten przyjazd pyłomierza odbył się, czy miał miejsce w ramach akcji organizowanej przez Polskie Radio Wrocław z Wrocławia, przez Dolnośląski Alarm Smogowy i przez Instytut Rozwoju Terytorialnego. Dosyć długo staraliśmy się o to, aby ten pyłomierz do nas przyjechał. Pierwotnie miał być zamontowany w Krzeszowie, ale tam były wymagania dotyczące kształtu dachu i tak dalej. Musiał być płaski, musiał mieć dostęp bezpośredni do prądu, więc nie mieliśmy takiej możliwości. Zamontowaliśmy to w Pisarzowicach. No i po kilku dniach, bo codziennie można na stronie tutaj wskazanej na dole, dolnośląskialarmsmogowy.pl, można sobie zaglądać, jak wyglądają wskazania tegoż pyłomierza. No rzeczywiście norma, która dobowa jest określona, 50 mikrogramów na metr sześcienny, jest przekraczana codziennie. W godzinach oczywiście w takich, których zaczynamy wszyscy palić, czyli po godzinie 18. W jednej sytuacji, w jednym dniu przekroczyliśmy tą normę dwukrotnie do poziomu 110 mikrogramów na metr sześcienny. Średnio w sytuacjach czy w godzinach najbardziej tych narażonych na te pyły zbliżamy się do 90. To są dane z kilku dni. Po tygodniu, po zakończeniu dzisiaj kończymy te badania, otrzymamy raport, analizę, którą będziemy mogli sobie szczegółowo ją przeanalizować, opublikujemy to na naszych stronach. Będzie to dla nas argument do tego, żeby wnioskować o dodatkowe środki na wymianę źródeł ciepła, ale też, Szanowni Państwo, myślę, że powinniśmy pomyśleć o tym, żeby na stałe spróbować zamontować tego typu urządzenia w kilku miejscach naszej gminy, żebyśmy mogli sprawdzać, jak to jest, i żeby mieszkańcy też byli świadomi, że rzeczywiście sami sobie gotujemy ten los. O kolejnych jakby pomysłach na to
w jaki sposób to jakby kontrolować i sprawdzać, powiem za chwilę, bo jeszcze się odbyły pewne spotkania w tym zakresie. 25 stycznia, i tu rozwinę temat spotkania z panem prezydentem Szełemejem. Po dwóch dniach po tym spotkaniu spotkałem się tutaj w Urzędzie Gminy z przewodniczącym zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, panem Markiem Milniczukiem. Zarówno gmina Wałbrzych, jak i operator związany z, którego podstawową działalnością jest dostarczanie wody na terenie Wałbrzycha, są zainteresowani inwestycją na terenie naszej gminy. I myślę, że to jest wszystko, co powinienem powiedzieć na tej dzisiejszej sesji, ponieważ o szczegółach tegoż przedsięwzięcia chciałbym, żebyśmy porozmawiali na połączonym posiedzeniu wszystkich komisji, nie na sesji. Zaproszę na to spotkanie, zresztą już rozmawiałem w tym kontekście, zaproszę na to spotkanie prezydenta Szełemeja i prezesa WZWiK-u, aby na zamkniętym spotkaniu przedstawili nam założenia tej inwestycji, czasookresy i zasady, warunki, na podstawie których moglibyśmy, czy państwo mogliby rozważać takie założenie. Dlaczego rola państwa tutaj jest istotna? Ponieważ dla realizacji tej inwestycji na terenie naszej gminy potrzebny jest zakup działek przez inwestora, a działki są w naszym zasobie mienia, więc to państwo w formie uchwały będą decydować o tym, czy wyrażą zgodę na sprzedaż działek pod taką inwestycję, czy nie. Myślę, że to na tym powinniśmy ten temat na razie zakończyć, bo jest to początkowy etap. Będę się starał, żeby w lutym do takiego spotkania doszło. W tym samym dniu w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyłem spotkanie z przedstawicielami grupy Ekopraktyczni z Wałbrzycha w sprawie uruchomienia bezpłatnej dla mieszkańców ekoaplikacji. To jest właśnie to, o czym przed chwilką mówiłem, o tych miernikach, pomiarach jakości powietrza na terenie naszej gminy. Chcielibyśmy wspólnie z innymi gminami, a jest ich na razie 5, zrealizować projekt i udostępnić go naszym mieszkańcom. Byłaby to bezpłatna aplikacja, którą można byłoby pobrać na nasze smartfony, która działałaby na zasadzie geolokalizacji i mogłaby osobom zainteresowanym wskazywać codziennie jakość powietrza w ich miejscowości. Po drugie, dodatkową funkcjonalnością tejże aplikacji jest możliwość skanowania kodów kreskowych z różnych produktów spożywczych. Skanowanie kodów umożliwia wyświetlanie poprzez tą aplikację wszystkich informacji dotyczących zawierających się alergenów albo środków chemicznych typu E, z grupy E, które szkodzą zdrowiu, czyli takie prozdrowotne rozwiązanie. A trzecia, myślę, że bardzo funkcjonalna dla nas wszystkich i możliwa do realizacji, tak zwana przypominajka poprzez tą aplikację o terminach odbioru odpadów. Myślę, że wszystkim nam się zdarza zapominać, kiedy odbiory są odpadów zaplanowane, a ta aplikacja działa w ten sposób, że wprowadza się pewne dane i one dzień wcześniej przypomina o tym, że jutro należy pojemnik albo worki przygotować, ponieważ jutro w mojej miejscowości, właśnie w mojej, bo to działa na zasadzie lokalizacji jakby indywidualnej do miejscowości, takie myślę, że będzie praktyczne bardzo przypomnienie. W tym samym dniu, późnym wieczorem, zebranie wiejskie w Dębrzniku. Na ponowną kadencję sołtysem został pan Marcin Galica. 26 stycznia zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Ogorzelec. Jest to pierwsze spotkanie, które rozpoczyna też kampanię spotkań sprawozdawczych. Przypomnę, jednostek mamy 6, w związku z tym 6 takich spotkań będzie. 26-27 na terenie naszej gminy w Pisarzowicach na hali sportowej odbył się 12. Memoriał imienia Bronka Furtaka i Jacka Urbana w tenisie stołowym. Bardzo duże wydarzenie sportowe. Ja uczestniczyłem 27 stycznia, otwierając tą imprezę dla seniorów. 28 stycznia w Czadrowie odbyliśmy spotkanie terenowe w powstającym inkubatorze przedsiębiorczości. Przypomnę tylko, że kończy się etap pierwszy tego przedsięwzięcia, które polegało na przystosowanie pomieszczeń i obiektu pod potrzeby funkcjonowania inkubatora, a aktualnie przygotowujemy się do drugiego etapu tego zadania związanego z wyposażeniem obiektu do prowadzenia działalności.
Zgodnie z projektem powinniśmy do końca marca oddać to przedsięwzięcie, ale planujemy o jeden miesiąc aneksować ten termin, ponieważ przesunęły się terminy z działaniami remontowymi. Czeka nas jeszcze dosyć duża praca związana z pewnymi formalnościami związanymi z obsługą później i administrowaniem tym obiektem. 28 stycznia przeprowadziłem rozmowę z prezesem spółki, nowo powstałej spółki SGI Sudeti, która zainteresowana jest eksploatacją złoża w nieistniejącej kopalni w Wolszynach. Takie spotkanie z przedstawicielami tejże spółki odbędzie się jutro tutaj na terenie naszego urzędu. Są zapowiedziani przedstawiciele na spotkanie. Wiem, że spółka jest w bardzo mocnym porozumieniu czy w kontakcie z właścicielem tejże działki, czy tych działek, na terenie których zlokalizowana jest kopalnia. To jest, szanowni państwo, nie nowy temat, bo ja państwu nieraz już o tych Olszynach mówiłem, tylko to są cały czas ci ludzie, którzy do celów jakby biznesowych, do tego przedsięwzięcia sformalizowali już pewne zadania, bo do tej pory były to osoby fizyczne. Aktualnie stworzyli osobowość prawną w postaci tej spółki, która ma zająć się wszystkimi formalnościami związanymi z uruchomieniem złoża. 29 stycznia, to już ostatnia informacja, wczoraj spotkałem się tutaj w urzędzie z organizatorami imprezy Czarnow Festival. Oczywiście przygotowana jest kolejna edycja, czwarta, ale też chcemy nawiązać współpracę właśnie z organizatorami tejże imprezy, jako jednej z najlepszych imprez muzycznych na terenie naszego powiatu. Chcemy tą współpracę rozszerzyć o Krzeszów Time, żeby troszeczkę przeformułować nasz profil imprezy krzeszowskiej i wykorzystać i kontakty, i możliwości, które niosą za sobą te wszystkie kwestie związane z organizacją Czarnow Fest, bo wszyscy wiedzą, jak ta impreza jest organizowana i jak promuje naszą gminę. To tyle z mojej strony. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania pana wójta? Nie widzę, więc odczytam sprawozdanie z działalności przewodniczącego. A więc 28 grudnia dyżur w Biurze Rady, sporządzenie dokumentacji sesji Rady, podpisanie uchwał celem ich przesłania do organu i nadzoru i kontroli wojewody dolnośląskiego. Uchwały zostały przekazane do realizacji wójtowi gminy. 4 stycznia dyżur w Biurze Rady, weryfikacja oświadczeń majątkowych. Oświadczenie majątkowe złożone w terminie. Do złożonych oświadczeń złożono jedną korektę. 11 stycznia dyżur w Biurze Rady, przygotowanie zaproszeń na najbliższą sesję. 19 stycznia także uczestniczyłem w uroczystości przekazania wozu bojowego w Pisarzowicach. 23 stycznia wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i 25 stycznia dyżur w Biurze Rady i przygotowanie scenariusza na dzisiejszą sesję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, więc przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt stan bezpieczeństwa w gminie Kamienna Góra i tutaj zaproszony gość, tutaj przedstawię, pan podkomisarz Dariusz Kurzeja, ekspert Wydziału Prewencji, przedstawi nam informacje z tego zakresu. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Więc tak jak już tu wspomniał pan przewodniczący, nazywam się Dariusz Kurzeja, jestem przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Pozwolicie państwo, że będę siedział, dobrze? I chciałbym państwu przedstawić to sprawozdanie komendanta powiatowego Policji w Kamiennej Górze. Tutaj na wstępie jeszcze w imieniu komendanta chciałbym serdecznie państwa przeprosić, gdyż komendant chciał być tutaj osobiście, bardzo mu na tym zależało, ale z uwagi na ważne czynności służbowe został dzisiaj skierowany do Wrocławia i tam też obecnie już przebywa, w związku z tym ja pojawiłem się tutaj w jego zastępstwie. A więc może zacznę. Będzie to tutaj, proszę państwa, troszkę suchych danych, cyfr, bo jak to samo tutaj mówi, jest to sprawozdanie. Także będę się posiłkował też slajdami. A więc będę omawiał tu oczywiście rok 2018. Priorytety Komendanta Głównego Policji, którymi oczywiście na podstawie których priorytetów my działamy również na terenie całego powiatu kamiennogórskiego. No może ja nie będę ich czytał, tu te priorytety widać, tych priorytetów jest 7. Tutaj tu siódemka się nie udała na końcu, ale jest tych priorytetów 7, tak?
Stan przestępczości w powiecie kamiennogórskim, przestępstwa ogółem. Jak tutaj widać na tym wykresie, w zeszłym roku tych przestępstw było 750, w 2018 było tych przestępstw 840. To jest wzrost zauważalny. No jednak tutaj należy wspomnieć, ten wzrost spowodowany jest przede wszystkim składaniem zawiadomień przez ośrodki pomocy społecznej w sprawie niealimentacji. Kiedyś tych zawiadomień było wiele mniej. W tym momencie tych zawiadomień jest w 2018 roku, tych zawiadomień wpłynęło o 90 więcej, stąd też ta różnica w tym wzroście przestępczości ogółem. Stan przestępczości w wybranych 7 kategoriach. Te 7 kategorii zaraz Państwo zobaczycie, bo może nie wszyscy wiedzą, co to 7, które to są przestępstwa. Zaraz to będzie wiadomo. Tutaj widzimy zauważalny spadek tych przestępstw, co się przekłada na skuteczność wykrywania i ta skuteczność wykrywania w roku 2018 było to 80,2%, a w 2017 było to 78,6%. Tak, tutaj skuteczność wykrywalności 15-18 rok, też widzimy, że ta wykrywalność nam nieznacznie, ale wzrasta. Skuteczność wykrywania policji w powiecie kamiennogórskim, czemu to ponownie się pojawiło, to samo. I tu skuteczność wykrywania według miejsca, tutaj jest, o, interwencja wskoczyła. Tu macie Państwo już interwencję, czyli ile interwencji policjanci przeprowadzili, czyli tu już działania prewencyjne, ile interwencji policjanci przeprowadzili na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra. Tu jakieś kontrowersje budzi ten slajd? Bo w każdym razie, jak widzimy, no tak się to, ja tu nie będę tych cyfr wymieniał, bo to każdy widzi, jak to wygląda. Gdzie najwięcej tych interwencji jest? No na pewno ma to przełożenie na ilość mieszkańców danej miejscowości, dlatego też tak to wygląda. Porównany jest 17 rok do 18, a na końcu różnica czy plus, czy minus. Interwencje ciąg dalszy, czyli razem tych interwencji zarejestrowaliśmy 818, w roku 17 784, a więc więcej w roku 18, więcej o 34 interwencje. Mandaty karne, wykroczenia. Tu mamy porównanie również 2017 do 2018. Bezpieczeństwo w komunikacji, jak widzimy, 1056, a w 2018 4853. Tak, naruszenie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 124, w roku ubiegłym 130, porządkowi spokojowi publicznemu 59, w 2018 145, w mieniu urządzeniom użytku publicznego i obyczajności publicznej, tak jak widać na załączonym slajdzie. Przemoc domowa, czyli niebieska karta. Tutaj również pokazany jest rok 17 i 18. W pierwszym wierszu mamy Kamienną Górę jako miasto, tak? I tu mamy porównanie do poszczególnych miejscowości z gminy wiejskiej Kamienna Góra, czyli w samej Kamiennej Górze było 43 takie wszczęte procedury, niebieskie karty, natomiast w gminie, jak widzimy, jest ich o wiele mniej. Ogólnie zarejestrowaliśmy mniej niebieskich kart niż w roku 17. Więc ta przemoc według tych danych spada w naszym powiecie. Przemoc domowa. Policjanci w trakcie przeprowadzanych interwencji na terenie powiatu kamiennogórskiego sporządzili w ogóle 88 formularzy niebieskiej karty. W 17 było to aż 133 takich formularzy. W 68 przypadkach były to formularze wszczynające procedurę niebieskiej karty, w 17 były to 104 wszczynające. Natomiast w 20 przypadkach było to ponowne stwierdzenie przemocy domowej w tej samej rodzinie, gdzie trwała już procedura. Liczba ujawnionych osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, to 89 takich osób, które o takie coś podejrzewamy. W 17 było to aż 136 osób, w tym mamy 5 kobiet i 82 mężczyzn. Tak. Oraz dwóch nieletnich.
liczba osób stosujących przemoc Szanowni w rodzinie. Szanowni Państwo, proszę uwagę, pytania będą proszę później. Proszę Państwa, liczba osób stosujących przemoc w rodzinie pod wpływem alkoholu to 42 mężczyzn, w tym 3 kobiety. W 2018 roku w związku z procedurą Niebieska Karta doprowadzono do wytrzeźwienia 38 osób, to wszyscy mężczyźni. W 2017 roku 59 osób, w tym 57 mężczyzn oraz wtedy też 2 kobiety. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na terenie wiejskim gminy Kamienna Góra sporządzili 11 niebieskich kart. To o 17 mniej niż w 2017. Ruch drogowy. W roku 2018 na terenie powiatu kamiennogórskiego odnotowano ogółem 262 zdarzenia drogowe, z czego 23 stanowiły wypadki drogowe, a 239 to kolizje drogowe. Wypadki drogowe pociągnęły za sobą niestety trzy osoby śmiertelne. W 2017 roku były te ofiary 2 oraz 23 osoby ranne. Z danych statystycznych wynika, że w porównaniu do 2017 roku liczba wypadków pozostała, jak tu widać jasno i wyraźnie, na poziomie takim samym, natomiast liczba ofiar wzrosła o jedną. Ruch drogowy, wypadki, tutaj jest pokazany wykres tabelaryczny, czyli mamy ich tych wypadków tyle samo, ofiary śmiertelne o jedną więcej w roku 2018. Efekty pracy referatu ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Struktura, jak wygląda struktura etatowa Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze? No tutaj to Państwo widzicie, jak jest podział struktury organizacyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Tak jak tu widać na slajdzie, od 1 stycznia 2017 roku dostosowaliśmy strukturę etatową Wydziału Prewencji, zwiększając liczbę dzielnicowych w zespole dzielnicowych 4 do 5 obsługujących. Tutaj akurat to był zwiększono tutaj ten stan etatowo dzielnicowego rejonu właśnie wiejskiego i w tym momencie rejon wiejski gminy Kamienna Góra obsługuje dwóch dzielnicowych. Poprzednio był to jeden dzielnicowy, gdzie no było to o wiele, wiele oczywiście za mało. To jest za duży obszar, żeby to obsługiwała jedna osoba. Tutaj widzicie Państwo dane pierwszego z dzielnicowych, który obsługuje rejon Leszczyniec, Ogorzelec, Pisarzowice, Przedwojów, Raszów, Rędziny, Szarocin. Dyżur w lokalu do kontaktów z obywatelami tego dzielnicowym to Leszczyniec, Centrum Biblioteczno-Kulturalne, we wtorki w godzinach 16-18. Te numery telefonów również podane są na stronie internetowej naszej komendy. Drugi dzielnicowy, aspirant sztabowy Marek Majewski, telefon służbowy, komórkowy, adres mailowy i tu rejon obsługiwany przez tego dzielnicowego, Czadrów, Dobromyśl, Gorzeszów, Jawiszów, Kochanów, Krzeszów, Krzeszówek, Lipienica, Olszyny, Ptaszków i Kamienna Góra, ulica Korczaka. Dyżur do kontaktów z obywatelami, Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzeszowie, ulica Kalwaria 1, poniedziałki 10-12 i w środy 16-18. No tutaj może jeszcze slajdy się skończyły. Cóż mógłbym jeszcze Państwu powiedzieć na temat działalności przestępczości narkotykowej? W 2018 roku w powiecie kamiennogórskim wszczęto 52 postępowania dotyczące przestępstw narkotykowych. To jest o 4 więcej niż w 2017. Postępowania te dotyczyły następujących czynów. Udzielania 8, posiadania 45, udzielania w celu osiągnięcia korzyści 1 i uprawa tych niedozwolonych środków 4. Tak, podczas działań zabezpieczono narkotyki takie jak marihuana, amfetamina, metamfetamina, konopie, inne niż włókniste, ekstazy w tabletkach. Ponadto zlikwidowano 5 upraw konopi indyjskich, z czego największa miała 54 rośliny. No to już taka spora. Na terenie gminy wiejskiej, konkretnie Kamiennej Góry, ujawniono łącznie 41 roślin krzewów marihuany oraz zatrzymano łącznie 58 gram metamfetaminy, 26,4 grama amfetaminy oraz 0,57 grama suszu marihuany. Zlikwidowano ponadto trzy uprawy marihuany. Przestępczość nieletnich. W 2018 roku na terenie całego powiatu, gdyż tutaj ja nie wspomniałem na wstępie, że nie da się wszystkich
wszystkiego podzielić na gminy, ponieważ nasze statystyki nie przewidują, w związku z tym też niektóre statystyki, o których Państwu mówię, odnoszą się do całego powiatu kamiennogórskiego. W 2018 roku na terenie całego powiatu ujawniono 11 nieletnich sprawców czynów karalnych. W 2017 było to aż 20. Podejrzani oni byli o 25 czynów karalnych. Prewencja kryminalna. Na temat prewencji kryminalnej troszkę opowiem, że funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji uczestniczyli w 2018 roku w 112 spotkaniach z dziećmi i młodzieżą na terenie szkół powiatu kamiennogórskiego. Tematami tymi spotkań były przede wszystkim przemoc w szkołach, odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w internecie, szkodliwość spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, palenia papierosów, demoralizacja nieletnich oraz nierealizacja obowiązku szkolnego. Wprowadzono również działania prewencyjne pod nazwą bezpieczna droga do szkoły, bezpieczny wypoczynek nad wodą, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, bądź widoczny na drodze, odblask ratuje życie oraz pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z dziećmi na terenie powiatu kamiennogórskiego. Ponadto uczestniczyliśmy w programie jako komenda, uczestniczyliśmy w programie międzynarodowym Drug Stop. Jest to program polsko-czeski, który ma na celu zwalczanie transgranicznej przestępczości narkotykowej. Cóż, ja myślę, że nie będę Państwu więcej tutaj rzeczy opowiadał. Wszystko pozostałe znajduje się w tym sprawozdaniu, a więc ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Wszelkie pytania oczywiście będę odpowiadał i przekażę je komendantowi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za przedstawienie informacji. Szanowni Państwo, proszę pytania do pana podkomisarza. Proszę, pan Sołtys. Ja wracam do naszej rozmowy sprzed sesji. Chciałbym, żeby pan zanotował sytuację, oczywiście, która ma miejsce na skrzyżowaniu drogi. W samym to jest droga powiatowa w Szarocinie, ale mieszkaniec, który w tej chwili nie mieszka już w Szarocinie, bo pytałem pani radnej, a de facto sąsiadki chyba nawet tego pana, pozostawił samochód w pasie drogowym na samym zakręcie. I nawet prowadząc jakiekolwiek prace, czy odśnieżając, czy tam wjeżdża autobus dowożący dzieci do szkoły, kierowca z PKS-u ma bardzo duże problemy z nawróceniem tam. I jakby można było spowodować, żeby jednak w jakiś sposób tego pana tam dyscyplinować, bo to naprawdę zagraża. Dobrze. Dziękuję bardzo. Zapisałem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania nadal? Pan Kubieniec, proszę. Ja bym chciał tylko sprostować, że ta ilość zarejestrowanych przestępstw w miejscowości Czadrów jest popełniona w większości przez mieszkańców Kamiennej Góry chyba, którzy się poruszają między miastem Kamienna Góra a Krzeszowem na różne imprezy. Oczywiście, że tak. No. Tutaj nie mówimy o mieszkańcach, że to jest tylu mieszkańców Czadrowa, tylko tyle przestępstw popełniono na terenie Czadrowa. Mogłaby być statystyka też odnośnie meldunku danych przestępców. Aha, rozumiem. No to ciekawa sugestia. Ciekawa sugestia. Przekażę komendantowi na pewno. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie widzę więcej pytań. Jest. No to proszę. Pan Respondek, proszę. Mam takie pytanie, czy byłaby możliwość na takich zebraniach sołeckich, żeby w miarę możliwości aktualny dzielnicowy, który zajmuje się tym terenem, też uczestniczył w takim zebraniu, żeby mieszkańcy przynajmniej widzieli wzrokowo chociaż, jak ja, ten ja o tym nie wspomniałem, wygląda. Ale to jest bardzo, bardzo ważny temat, który pan poruszył, bo nam również bardzo zależy w tym te obecnych czasach na tym, żeby dzielnicowi jak najwięcej czasu spędzali ze społeczeństwem i w rejonie, w terenie. Tak, i dlatego ja bym bardzo prosił ze swojej strony, żeby nas informować pisemnie najlepiej o tym, kiedy i gdzie odbywa się takie zebranie, i będziemy oczywiście kierowali dzielnicowych i tutaj no, będę za to bardzo wdzięczny, gdyż to naprawdę pomoże w naszej pracy, w pracy również. Także dziękuję. Dziękuję. Pan Dudzic, proszę. Prośbę dotyczącą interwencji. Jeśli wzywamy Państwa na interwencję, żeby może nie włączać koguta na początku wsi, żeby przestępcy mogli już po prostu opuścić miejsce albo gdzieś się skryć, tylko żeby przyjechać w jakiejś spokojnej ciszy, chyba że macie taką procedurę. Proszę o wyjaśnienie, o komentarz do tego. Rozumiem. No procedury
Zależy, jeżeli to jest interwencja pilna, to rzeczywiście te sygnały, jeżeli takie wyda polecenie dyżurny, te sygnały będą podawane i tutaj na to nie mamy żadnego wpływu. I jestem przekonany, że nikt nie nadużywa i tylko w tych wypadkach policjanci używają tych sygnałów. Tu tego nie przeskoczymy, niestety. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Wądołowski, proszę. Jeszcze mam takie pytanie. W 2017 było ponad 1000 mandatów, nie? Potem rok później jest prawie 5000. Czym to było spowodowane? Popełnianie na przyszłości. Wzmożyliście akurat, tak? Tak. Zostało wzmożone więcej kontroli ruchu drogowego i więcej ujawnianych wykroczeń, co się przekłada na więcej mandatów. Drugie pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli dzielnicowy ma tam określone godziny pobytu w CBK w swoim punkcie, czy rzeczywiście w tym czasie jest? Powiem tak, nie zawsze tak będzie, powinien być i jest, ale jeżeli będzie skierowany przez dyżurnego gdzieś na interwencję albo wyjdzie jakaś innego rodzaju sytuacja, w której będzie niezbędny, wtedy go nie będzie. Ale w innym wypadku zawsze jest. I trzecie pytanie, jak często są patrole nocne na terenach naszych miejscowości? No patrole nocne na terenie powiatu, całego powiatu kamiennogórskiego są każdego dnia i każdej nocy jest patrol dyslokowany, który pojawia się też w miejscowościach należących do gminy wiejskiej Kamienna Góra. No oczywiście nie ma go tam cały czas, bo nie mamy na tylu policjantów, ale zawsze w nocy są oni dyslokowani też na teren wiejski i też patrolują te miejscowości. Tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwość, żeby był taki stały punkt, taki posterunek w Krzeszowie policji? Znaczy taki stały punkt, no nie mamy takiego punktu. Tutaj policjanci, którzy pełnią służbę patrolową, oni poruszają się dynamicznie i pełnią tę służbę dynamicznie. Oni nie będą stali w jednym miejscu, tylko ciągle się przemieszczają. Nie, dlatego pytam, bo Krzeszów jest dość dużą miejscowością, jest ponad 1500 mieszkańców i jest jak gdyby potrzeba obecności. Rozumiem. No ludzie tutaj, powinni mieć poczucie bezpieczeństwa. Tutaj no, rozwiązaniem tej sytuacji jest ten punkt przy kontaktu z obywatelami, który mieści się właśnie w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym. Tylko tyle w tym temacie można zrobić, jeżeli chodzi o ten bezpośredni kontakt. Natomiast takiego posterunku w miejscowości Krzeszów no, nie ma i nie, pewnie nie będzie. A może będzie. Dziękuję bardzo. Pan wójt, proszę. Chyba że zostanie rzeczywiście posterunek odtworzony, gdyż kiedyś, państwo pamiętacie, posterunek w Krzeszowie był. Jasne. Jeżeli tak się stanie, to będzie. Dziękuję. Pan wójt, proszę. Ja mam jeszcze jedną kwestię, bo rzeczywiście pamiętam, że 2 albo 3 lata temu na wszystkich zebraniach wiejskich gościliśmy przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, przeważnie byli to dzielnicowi i promowali na tych spotkaniach też krajową mapę zagrożeń. Także po pierwsze chciałbym ustalić tylko, że potem po sesji wyślemy harmonogram zebrań wiejskich, które aktualnie są nam znane, tak? Bo jeszcze powstają, znaczy jeszcze nie do końca są określone terminy we wszystkich, ale to co już wiemy to prześlemy i chętnie byśmy Państwa głosili. Ale chciałem też zapytać o tą krajową mapę zagrożeń. Czy ma Pan taką informację, na ile nasi mieszkańcy korzystają z tej mapy zagrożeń i wprowadzają tam pewne informacje, dane, bo przypominam, po co powstało. Mieszkaniec anonimowo może za pośrednictwem internetu wprowadzić miejsce z opisem, co się w danym miejscu dzieje, czy tam wymagana jest interwencja policji. Tak jest. Już odpowiadam. Bardzo dziękuję panu wójtowi za to pytanie. Bardzo ważne, ponieważ promujemy Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tą informację, o którą pan wójt pyta, znam te dane. No jeżeli chodzi o tą ilość tych wprowadzanych zgłoszeń, to jest to kilkadziesiąt zgłoszeń obecnie w ciągu miesiąca i możemy przyjąć, że 1/3 tych zgłoszeń to są zgłoszenia mieszkańców gminy wiejskiej Kamienna Góra. Czego one dotyczą? Kiedyś dotyczyły przeważnie tylko ruchu drogowego, natomiast obecnie dotyczą różnych rzeczy, ponieważ można w tym momencie, korzystając Państwo z Krajowej Mapy Zagrożeń, możecie dodawać opis, dodawać zdjęcia, a więc pojawiają się tam zdjęcia źle zaparkowanych samochodów, pojawiają się opisy dotyczące zażywania środków odurzających. Naprawdę już różne kwestie, które wcześniej nie były poruszane, więc mapa zagrożeń się
Może tych zgłoszeń nie jest więcej. Pierwszy efekt był taki wow, gdzie było tego bardzo dużo, teraz to się ustabilizowało, ale te zgłoszenia są naprawdę w większości przypadków w obecnej chwili potwierdzane przez policjantów. Kiedyś było dużo zgłoszeń takich niepotwierdzonych, może to wynikało z tego, że ktoś próbował, testował, bawił się narzędziem, natomiast teraz są to zgłoszenia rzeczywiście, które w większości przypadków my jako policjanci potwierdzamy. Jeszcze może tutaj właśnie woli wyjaśnienia, ja może wyjaśnię jak wygląda pokrótce przebieg takiego zgłoszenia, żebyście Państwo mieli taką wiedzę. A więc jeżeli ktoś zaznaczy to zagrożenie na mapie zagrożeń, powiedzmy, niech będzie to, przyjmijmy na przykład przekraczanie dozwolonej prędkości, to koordynatorzy, w Komendzie Powiatowej Policji jest 3 koordynatorów, którzy zajmują się właśnie realizacją tych zgłoszeń. Oni w ciągu 2 dni muszą takie zagrożenie przekazać do odpowiedniej komórki, która zajmie się danym zagrożeniem, które zostało naniesione na mapę. No w tym wypadku, jeżeli wspomniałem o przekraczaniu dozwolonej prędkości, takie zagrożenie drogą elektroniczną zostaje przekazywane do kierownika referatu ruchu drogowego, który już na podstawie tego zagrożenia i opisu, jeżeli ten opis też tam się znajdzie, czy zdjęcia, jeżeli też będzie umieszczone, podejmie odpowiednie działania. I teraz, jeżeli przekraczanie prędkości, w te miejsce kieruje patrole ruchu drogowego, które sprawdzają tą prędkość, czy rzeczywiście to się potwierdzi. Takie sprawdzenia trwają przeważnie 5 dni. Po 5 dniach koordynator musi otrzymać odpowiedź od tego kierownika danej komórki, co z danym zagrożeniem się stało, czy tam policjanci stwierdzili to zagrożenie, czy też nie. Jeżeli je stwierdzili, wtedy koordynator zmienia status tego zagrożenia na potwierdzone i Państwo na mapie zagrożeń zobaczycie kolor, pojawiają się takie kółeczko, ono jest w początkowej fazie zielone. Jeżeli koordynator zmieni na status weryfikacja, robi się żółte. Natomiast jeśli kierownik danej komórki potwierdzi to zagrożenie poprzez sprawdzanie tego miejsca, poprzez tę kontrolę, będzie ono czerwone, miało kolor czerwony. Natomiast niepotwierdzone będzie szare. I tu oczywiście na tym się to nie kończy, ponieważ te wszystkie zagrożenia, czy też potwierdzone, czy nawet niepotwierdzone, są przez nas i tak monitorowane. A więc ci policjanci i tak w tym miejscu za jakiś czas, pomimo tego, że to już potwierdziliśmy, te 5 dni minęło, i tak te zagrożenie później sprawdzamy. I w tym momencie można powiedzieć, że dyslokacja służby patrolowej odbywa się w dużej mierze na podstawie właśnie danych gromadzonych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, na którą macie Państwo... No właśnie duże, bardzo duży wpływ, powiedział największy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy są pytania? Jeżeli nie widzę, dziękujemy za przedstawienie informacji panu inspektorowi. Państwo, przechodzimy do punktu uchwały i pierwszą uchwałę... Nie, pan sekretarz pierwszą uchwałę nam przekaże. Drugą. Projekt uchwały w sprawie... zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, proszę. Dziękuję. Udzielenie głosu. Nie wiem, czy czytać tą uchwałę, ona ma 2 strony, ona była omawiana na komisjach, czy tylko pokrótce omówić. Uchwała dotyczy szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. I ta uchwała wynika z artykułu 41a ustęp 5 ustawy o samorządzie gminnym. Od nowej kadencji Rady Gminy jest obowiązek podjęcia takiej uchwały. Obok inicjatywy radnych gminy i wójta gminy również mieszkańcy mają prawo wnieść projekt uchwały. W pierwszej kolejności tworzą komitet inicjatyw uchwałodawczych, który na terenie naszej gminy musi się składać co najmniej z 5 mieszkańców gminy uprawnionych do wystąpienia z inicjatywą obywatelską, czyli krótko mówiąc posiadających zdolność do czynności prawnych, czyli muszą mieć ukończone 18 lat. Nazwa komitetu powinna wskazywać pełną nazwę komitetu oraz określać przedmiot uchwały. Te 5 osób, które zarejestrują komitet, od tego czasu muszą w ciągu 6 miesięcy zgłosić projekt uchwały. Natomiast Rada Gminy od momentu zgłoszenia projektu uchwały ma 3 miesiące na to, by procedować tą uchwałę. Najpóźniej w terminie 3 miesięcy ta uchwała musi być albo podjęta, albo odrzucona. I pokrótce to tyle. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Opinie komisji wszystkich były pozytywne. Szanowni Państwo, proszę się przygotować do głosowania.
Możemy głosować. Proszę teraz o głos. O tak, nie ma pana Janka Łebskiego, więc wszyscy już zagłosowali. Szanowni Państwo, tu są wyniki. A my przechodzimy do następnego projektu uchwały, którą przedstawi pani skarbnik teraz. Proszę. W sprawie zmian w budżecie. Proszę Państwa, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ten projekt był omawiany na komisji wspólnej. Tylko jeszcze dzisiaj jeden wniosek doszedł ze sołectwa Janiszów, aby zwiększyć dochody za wynajm sali w Janiszowie o 3200, więc zwiększą się wydatki i dochody o tą kwotę 3200. Tak jak tłumaczyłam Państwu na komisji, że za wynajm sali, tam gdzie sołectwa wynajmują te sale, to na bieżąco konsultujemy z gospodarzami wsi kwotę, którą uzyskali z wynajmu i przeznaczają sobie jakby na wyposażenie tych świetlic. Więc projekt w sprawie zmian w budżecie na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę, tutaj jest 12 396,30 plus to 3200, które dzisiaj dostałam wniosek. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany zawiera załącznik numer 1 o dochodach budżetu gminy oraz załącznik numer 2 o wydatkach budżetu gminy. Paragraf 2, załącznik numer 3, zadania majątkowe na rok 2019. Do uchwały budżetowej numer 2 łamane przez 7 łamane przez 18 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 3 budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów 44 miliony 097 187,30, a po stronie wydatków 44 miliony 835 361,76 plus to 3200, o których mowa wcześniej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli Państwo macie pytania, to proszę, a jeżeli nie, to... Proszę bardzo, czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, więc będziemy głosować i możemy to w tej chwili czynić. Proszę. Dziękuję. Uchwała przeszła jednogłośnie, bez jednego radnego. Proszę pana Dawida Kusztala o przedstawienie projektu uchwały. I pierwszy projekt uchwały to jest o nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości. W międzyczasie tylko dopowiem, że uchwała była prezentowana na posiedzeniu wspólnych komisji i była negatywna. Proszę panie Dawidzie. Dzień dobry, witam Państwa. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości, to jest działki numer 459/12 o powierzchni 346 m2 położonej w Leszczyńcu z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tak jak powiedział pan przewodniczący, ten projekt uchwały był negatywnie przyjęty przez wspólną komisję. Dziękuję bardzo. Proszę pytania. Pierwszy pan Łebski. Ja mam pytanie. Czy ten pan stanowczo tak 500 zł w negocjacjach tylko tyle obniżył i nie chciał nawet dyskutować z panem? Tak,
Tak, panie Janku, zgodnie z treścią protokołu z renegocjacji ustalono, że cena 8000 zł to jest cena ostateczna. Poniżej tej kwoty właściciel tej nieruchomości nie wyraża zgody na zbycie. Ile dokładnie tam arów jest? 346 m2, niecałe 3,5 ara. Dziękuję. Proszę o pytania o projektu uchwały. Więcej pytań nie widzę, będziemy, szanowni państwo, głosować. Proszę o głosowanie teraz. Dziękuję. Proszę o wyniki. Jednogłośnie przeciw. Dziękuję za ten projekt uchwały. Proszę następny. Kolejny projekt uchwały jest w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat we wsi Przedwojów, stanowiący gminny zasób nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat części działki nr 114 przez 13 o powierzchni 144 m2 we wsi Przedwojów z prawem do dysponowania gruntu na cele budowlane związane z lokalizacją stacji bazowej telefonii komórkowej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chciałem dodać, że ten projekt uchwały został przyjęty pozytywnie przez wspólną komisję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma pytań, więc będziemy głosować i głosujemy teraz, proszę. Jeszcze jedna osoba. Pani Potoczek nie zagłosowała. Jest już, tak? Teraz. Dziękuję. Pan sekretarz, proszę o drugi projekt uchwały. Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. I treść uchwały jest podobna jak tytuł tej uchwały. Upoważnia się dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu udzielania pracownikom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Uchwała była prezentowana, projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach i przeszedł opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu? Pan Łebski, proszę. No, jestem za jak najbardziej, bo głosowałem już na komisjach, ale tam, bo jak upoważnimy dyrektora, to do jakiej kwoty by to miało być mniej więcej? To są kwoty wynikające z ustawy o prawo oświatowe oraz pomocy de minimis. Jeżeli te kwoty zostaną przekroczone, wówczas tych dofinansowań nie ma. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Nie widzę, więc będziemy głosować. Proszę bardzo. Dziękuję, proszę o wyniki. Jednogłośnie. Szanowni państwo, to już był ostatni projekt uchwały. Przechodzimy do spraw różnych. Chciałbym tylko państwa radnych poinformować, że i prosić, żebyście po sesji zostali na bardzo krótkie szkolenie. Otrzymacie tablety takie, jak je mam przed sobą, które testuję już od tygodnia. Tak. Już wszystko się nauczyłem. Druga informacja. Szanowni państwo, wpłynęła petycja o zmianę terminu zebrania wiejskiego, ale tutaj głos oddaję panu sekretarzowi. Ja poproszę może w pierwszej kolejności pana przewodniczącego o przeczytanie treści i odpowiedzi na petycję. Dobrze, i później przeczytam. Ja tłumaczę. A więc petycja wpłynęła od pana Dawida Biernata z Ptaszkowa i brzmi ona, że proszą o zmianę terminu wyborów sołeckich we wsi Ptaszków na dzień urzędowo wolny od pracy. I przeczytam odpowiedź. Odpowiedzi na petycję z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Ptaszków w dniu 23 lutego 2019, to jest sobota,
lub w dniu 24 lutego, to jest niedziela. Informuję, że po jej pozytywnym rozpatrzeniu zebranie wiejskie zostanie zwołane na dzień 23 lutego 2019 roku, to jest sobota, na godzinę 15. Proszę bardzo. I chciałem kilka słów powiedzieć w woli wyjaśnienia dla Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tydzień temu dokładnie prowadziłem szkolenie dla radnych i mówiłem, że takie sprawy właśnie to są trudne sprawy. Tu trzeba każdą sprawę indywidualnie rozpatrywać, czy zakres właściwości i kompetencji rady jest słuszny wobec petycji kierowanych do innego organu. Mamy w sumie dwie ustawy, które regulują te kwestie. Pierwsza ustawa to jest ustawa szczegółowa, czyli ustawa o petycjach. I w tej ustawie normuje się postępowania właśnie w sprawie rozpatrywania petycji. Określa się, kto je rozpatruje, w jakim trybie, w jakim terminie. Druga ustawa to jest ustawa o samorządzie gminnym, o czym Państwu mówiłem na szkoleniu. I ta ustawa mówi, że Rada Gminy rozpatruje skargi na działalność wójta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz po pośredniku petycje i wnioski składane przez obywateli. Za wyjątkiem, i tutaj trzeba powiedzieć, że Rada Gminy rozpatruje petycje, które są kierowane po pierwsze do Rady Gminy, po drugie, jeżeli organ, który otrzymał petycję, jest niewłaściwy i skierował tą petycję do Rady Gminy, wówczas też Rada Gminy ją rozpatruje, ale po trzecie najważniejsze, kompetencja Rady Gminy musi być uzasadniona, musi istnieć kompetencja do rozpatrywania tej petycji. W tej sytuacji mamy taką sprawę. Po pierwsze, Rada Gminy w 2011 roku podjęła uchwałę, która jest wiążąca i ważna nadal, i była to uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ptaszków. I według paragrafu 23 ust. 1 tej uchwały wybór i odwołanie sołtysa i Rady Sołeckiej należą do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego, a według ustępu drugiego zebranie do przeprowadzenia wyborów zwołuje wójt nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy. Czyli Rada Gminy upoważniła wójta do zwołania zebrania wiejskiego w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Wobec tego, jeżeli petycja była kierowana do wójta, to wójt jest kompetentnym organem, który może rozpatrzeć tę decyzję. I nie ma sensu, by wójt przekazywał te petycje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po to, żeby ta Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała się za niewłaściwą i ponownie zwróciła tą petycję do wójta. Dlatego wójt ją w pierwszej kolejności rozpatrzył miał takie prawo i obowiązek, ponieważ jest jedynym organem kompetentnym w tej sprawie. I myślę, że tyle chyba powinno Państwu wystarczyć. Jeżeli będą to kompetencje należące do Rady, a petycja byłaby skierowana do wójta jako do organu wykonawczego gminy, wówczas wójt musiałby przekazać tą petycję do Rady Gminy i Rada Gminy poprzez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywałaby tą petycję i później na sesji oczywiście. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś jeszcze pytania, bardzo. To bardzo proszę. Dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, na prośbę radnego pana Janka Łebskiego poprosiłem pana Arkadiusza, żeby przygotował informację na temat dotacji dla klubów sportowych. Nie wiem, jakie pytanie ma pan Janek, może ja oddam tutaj głos. Panie Janku. Tak, proszę. No już na wstępie, już akurat w przerwie, akurat się spóźniłem, już trochę przeprowadziłem rozmowę. Przede wszystkim zapoznałem się tutaj z klubami, bo po prostu na wniosek pisarzowi Skwarc do mnie się zwrócili działacze jako do radnego i tutaj poprosiłem pana przewodniczącego, żeby taką dyskusję przeprowadzić. Ja uważam ogólnie, akurat teraz wiem, że kluby mają jakieś tam kalkulacje robić, bo przyznane są pieniądze. No rozbieżność tutaj widzę przy dzielaniu. Ja nigdy nie jestem, nie pchałem się do dzielenia pieniędzy jako radny i nie chcę brać, bo to nieetyczne jest. I zawsze uważałem i będę uważał, że do dzielenia pieniędzy powinien iść niezwiązany z danym klubem. No mogą być, że społeczności tam tego nie unikniemy, ale z danym klubem. To dotyczy tak samo Przedwojowa i Krzeszowa i było przedtem tutaj radnego Bartka, przykładowo akurat się wykluczył bardzo ładnie i nie mam w ogóle zastrzeżeń do maratonu. Moja prośba i klubu, prośba tutaj nie wiem, czy zostanie może spełniona, tutaj do pana wójta przede wszystkim, bo zapoznałem się tutaj, a jestem trochę profesjonalny, bo widzę rozbieżność
na trenerów i teraz kalkulacje, tak jak pan Arek mówi, że kluby mają dawać. No kluby akurat dostali i zdziwieni są, że muszą kalkulacje robić, ale ja mam do pana wójta taką prośbę w imieniu tego klubu od nas Pisarzowic. Panie wójcie, kiedyś była ta kwota, jeśli pan prowadził, aneksami robiono. No tutaj akurat przerwę z panem Arkiem rozmawiałem, bo jeżeli jest kwota przyznana 20, przykładowo mówię, 22 tysiące i w trakcie roku kalendarzowego, na przykład oni zrobią kalkulację, w trakcie roku coś się zmienia, no pan Arek mówi aneksami. Pan wójto przerabiał, jak te aneksy były i zdało ten egzamin. I jakbyśmy poszli nowocześnie, żeby umożliwić klubom bez aneksów później przenoszenie, bo i tak się musi rozliczyć, na co poszło klub, ile wydał na trampkarzy, bo to jest 20. Przykładowo mamy trenera, przykład tutaj kolega nasz radny wie, przykładowo jaką kwotę, bo chcielibyśmy zatrudnić drugiego trenera, pisać, żeby się dziećmi zajął, bo są pisarze, że są warunki dobre, a coraz więcej dzieci przybywa, bo akurat w Leszczyńcu nie ma teraz drużyny, mamy dzieci z Ogorzelca, z Leszczyńca, jak mówię teraz o Pisarzowicach, ale nie neguję innych klubów, broń Boże, jestem zwolennikiem, jeżeli ktoś chce działać, niech działa jutro. I moja prośba w imieniu klubu Kwart Pisarzowic, żeby nie robić takiej kalkulacji, przykładowo jest 22 tysiące, mają wydać na sport, jest uchwała, no jaka jest, że nie mogą butów kupić, czy tego kupić, czy zostawić i na koniec roku się mogą rozliczyć, wydali na juniorów tyle, na trampkarzy tyle, bo teraz prosty przykład, panie wójcie, podam, bo teraz nawet wydzwonili, bo mnie znają w działalności sportowej, bo działam bardzo długo w piłce, tak jak prezes Przedwojowa i na sędziów podnieśli sędziów nam prawie 30 zł. Klubom podnieśli, wszystkim. Czy to dotyczy Krzeszowa, czy Pisarzowic. Było 111, 106. I to się zmienia, można powiedzieć, szybko, bo sędziowie walczą, inni walczą, a my bym widzieli, żeby pozostawić przykładowo, żeby większe pieniądze szły na szkolenie i młodzież. Nawet zadzwoniłem do Zuptenu, tam mówię, że to trochę nie fair. No sędziowie walczą, każdy walczy o swoje. Ale my nie chcemy walczyć tu z gminą, broń Boże, tak powiedzieli, to ich zdanie jest. Jest taka prośba, właśnie poprosiłem pana przewodniczącego, czy jest możliwość, jak jest 22 tysiące, odejść od jakichś tabelek innych, bo myślę, żeby oni sami sobie robili już w trakcie roku i tak musi księgowa to rozliczyć na poszczególne dyscypliny, gdzie i kupili. Odniosę się do dwóch tematów, tak? Czyli jeden to jest temat kalkulacji, a drugi to jest temat ewentualnego aneksowania umów. Ja przypomnę, że tak powiem, panie Janku, że to z niczego innego, tak? Tylko na wasz wniosek jako sportowców wzięła się propozycja taka, bo to też nie jest taka sama sytuacja, jak była ileś lat temu, że zawierano te aneksy, tak? Dzisiaj, to może też dla państwa radnych, którzy są nowymi radnymi, dzisiaj sytuację mamy taką, że kluby składają do gminy wniosek o dotację z rozbiciem na dane grupy wiekowe, w jakich prowadzą szkolenie, czyli na przykład na seniorów, juniorów, młodzików, albo z podziałem na dyscypliny sportowe, tak? Bo są kluby wielosekcyjne, które się zajmują kilkoma dyscyplinami sportu. I o tych może różnych dyscyplinach nie będę mówił, ale w przypadku piłkarzy najczęściej jest to tak, że dzielą sobie na seniorów, juniorów, młodzików w zależności od tego, jakie grupy wiekowe, jakie sekcje wiekowe klub prowadzi. I klub co do zasady ma swobodę, że jeśli dostaje środki na daną grupę wiekową w jakiejś tam kwocie, to nie ma dla nas znaczenia i nie wnikamy w to, czy tą kwotę na przykład, abstrahując zupełnie, 5 tysięcy złotych wydał na sędziów, na transport zawodników, na sprzęt czy na cokolwiek innego. Nie może jednak swobodnie sobie przenosić dotacji pomiędzy grupami wiekowymi, czyli pieniędzy, które dostał na juniorów, nie może przesunąć na seniorów. Taka jest sytuacja dzisiaj. Poprzednio rzeczywiście było tak, jeszcze przed przyjęciem uchwały o finansowaniu sportu, że klub dostawał dotacje w jednej kwocie, jak gdyby na klub, tak? Bez względu na to, co, że tak powiem, co za te pieniądze z tej dotacji, jakich wydatków dokonywał. I wrócę do początku i to nie z innej przyczyny, tylko na państwa wniosek jako sportowców. Pojawił się taki temat, bo były sytuacje takie 2-3 lata temu, że niektóre kluby zgłaszały jakieś drużyny albo jakieś kategorie wiekowe, dostawały dotacje na przykład 15 tysięcy złotych na całość, po czym te kluby czy te drużyny likwidowało i my nie mieliśmy możliwości egzekwowania, jeżeli drużynę dostał przykładowo 15 tysięcy, tak umowa była skonstruowana, 15 tysięcy na drużynę taką,
po czym wycofywał tą drużynę. Nie było narzędzia ani instrumentu takiego, w jakiej wysokości powinien dotację zwrócić, skoro jedną drużynę wycofał, tak? I nie mieliśmy tak naprawdę możliwości wyegzekwowania pieniędzy dotacyjnych, bo na przykład wycofała się drużyna seniorów. Dzisiaj dzięki takiemu podziałowi ta możliwość jest, tak? A państwo, jeżeli rzeczywiście macie potrzebę przesunięcia, to też jest to możliwe, tak? Tylko, że tak powiem, za w formie aneksu. I to naprawdę ja uważam, że to nie jest wielki problem, żeby 2 czy 3 razy w roku sobie zrobić analizę finansową, na przykład po kwartale albo po zakończeniu rundy, zobaczyć, gdzie, na jakich kategoriach wiekowych nam zostaje, a gdzie nam brakuje, i z wnioskiem do wójta o aneksowanie umów się zwrócić. I jak do tej pory przez rok nie było żadnego naprawdę problemu, żeby te pieniądze poprzesuwać z miejsca na miejsce, nawet łącznie z tym, że wpływały takie wnioski w grudniu, dzień czy 2 dni przed świętami, i też były one pozytywnie rozpatrywane. Tym bardziej, że państwo macie wydatki stałe, tak? Państwo funkcjonujecie od lat i mniej więcej wiecie, ile na jaką drużynę, ile na jaką kategorię wiekową tych pieniędzy wam potrzeba. To nie jest tak, że nagle, a przynajmniej rzadko jest tak, że nagle zostaniecie zaskoczeni jakimś dużym wydatkiem. Myślę, że naprawdę można to zaplanować na przestrzeni roku. A drugi temat, to też chyba kiedyś już żeśmy o tym rozmawiali, na temat tego sposobu, tak, podziału, to o tym mówiliśmy, i o sobie, że tak powiem, osobach, które wchodzą w skład komisji. Uchwała też przyjęta, że tak powiem, w drodze o finansowaniu sportu, tak? Uchwała Rady Gminy poprzedniej kadencji, w drodze długich debat, tak, i dyskusji czasem bardzo gorących. Na dzień dzisiejszy model wygląda tak, że pieniądze przyznaje, czy podział pieniędzy, podziału środków na sport dokonuje komisja, tak? W skład tej komisji wchodzi 2 przedstawicieli wójta, przedstawiciel gminnego zrzeszenia LZS, przedstawiciel komisji społecznej z państwa strony, czyli komisji społecznej rady, i przedstawiciel gminnej rady pożytku publicznego. Nie ma, że tak powiem, ja rozumiem ideę, tak, zupełnie osoby niezależnej, spoza, niezwiązanej z żadnymi klubami, i w ramach tego składu możliwość takiej osoby jest, tak, tylko na ten czas, jak rozmawialiśmy, to tak naprawdę o każdym pewnie, który jest zaangażowany w jakieś działalności społeczne, da się powiedzieć, że w jakiś sposób jest powiązany, tak? Członkowie komisji składają deklarację bezstronności. My naprawdę pracujemy, uważam, bezstronnie i staramy się jako komisja. Może wypowiadam się tu po części w swoim imieniu, po części w imieniu członków komisji, których tutaj dzisiaj nie ma, żeby naprawdę nikomu krzywda się nie stała i żeby, brońcie Panie Boże, te kluby nie mogły funkcjonować, czego dowodem jest chyba to, że państwo dostajecie środki no nie mniejsze niż w latach poprzednich, a często gęsto troszeczkę większe. No tyle, że tak powiem, mogę na chwilę obecną powiedzieć, chyba że jeszcze jakieś zapytania są. Dziękuję. Czy są jakieś zapytania? Proszę, pan Janek. Panie Jarku, w teorii fajnie się to mówi, siedząc za biurka, a w praktyce to czasem to inaczej wygląda. Czasem inaczej wygląda. Trzeba być wśród tych młodzieży i innych i to widzieć. To samo życie mówi. My tu nie chcemy, broń Boże, się kłócić ani nic. Ja tu się po części z panem Markiem zgadzam, że były takie decyzje, jakie były, i faktycznie, panie Jarku, że były takie kluby, co się wycofywali. I stąd się wzięło, jak się wzięło. No. Ale tutaj to, co powiedziałem na wstępie, były te aneksy, no to dla mnie to jest, sam to przerabiałem, bo byłem prezesem wtedy 5 lat temu, do tyłu, to już długi okres czasu, biegałem tu do pana wójta, do góry tutaj, pan wójt nam pomagał, i po prostu idźmy, tak jak tu mówi się pani skarbnik, XXI wiek. Ja tutaj pytam innych klubów, bo rozmawiam nawet tutaj z Olimpią, mają, ja nie neguję te 10%, jestem zwolennikiem tego, bo akurat znaleźli te 10%, poślimy trochę, bardzo dobrze, pracują te społecznie, można było to jaką wolontariat, pan mnie inaczej przekonał, i dlatego tylko ja mówię w ten sposób, i to mówi nawet księgowa, mówi, tylko się może nie chce odezwać w ten sposób, bo akurat, ja nie mówię o pani, nie będę wymieniał księgowej, pani wie o kim mówię.
naszej klubowej, pani Reniu, no pani, no, panią szanuję, przecież pani się zajmuje gminą. Ja mówię o klubach sportowych, a nie o gminie, pani Reniu. Także dziękuję bardzo. Proszę nie patrzeć, patrzeć na panią Renię trzeba. No. Dziękuję bardzo. Ale tutaj, panie Arku, chodzi o te aneksy. Bo jak jest 22, oni teraz siedzą, tak jak prezes z Przedwojowa dzwoni do mnie, mówi kalkulacje, bo akurat nie ma księgowej, żeby to mu zrobiła. Jakby było 22 tysiące. Ja nie wiem, bo przedtem mówiono prawnie, że jak się klub wycofał, to nie ma prawa gmina wziąć. Nie wiem, jak teraz akurat jest, że musi zwrócić, ale czy nie iść przykładowo dać szansę tym klubom, żeby oni sobie sami to bez tej kalkulacji później aneksu to robili. Ja mam tylko tyle, dziękuję. Ja niech sobie, ja się zgadzam po części z panem, to co pan mówi, tylko to jest dyskusja. Dyskusja, jeszcze raz dyskusja, dlatego poprosiłem, dziękuję. Dziękuję bardzo, pan wójt, proszę. Tak myślałem, że już wszystko wyjaśnił pan Arek, ale rzeczywiście ja bym chciał tylko jedną rzecz, żebyśmy zrozumieli, bo rozumiem pana stronę i stronę wszystkich klubów, które mają wystarczająco dużo pracy na boisku i z utrzymaniem obiektu i ze zgłoszeniami, ubezpieczeniami. To jest mnóstwo formalności, które poza działalnością sportową działacze muszą wykonać. I to pełne zrozumienie dla was, dla waszej pracy jest. Tylko wy musicie też zrozumieć, że my dysponujemy środkami publicznymi. I nie możemy pozwolić sobie, z całym szacunkiem dla was i dla waszej pracy, na to, że my nie będziemy mieli panowania nad wydatkowaniem środków publicznych, które, co by nie mówić, porządkowały te tabelki i porządkowały pewne zasady, na podstawie których, po pierwsze, komisja wiedziała, w jaki sposób przydzielić środki, ponieważ jeżeli zasady dla wszystkich organizacji były takie same, jeżeli stara się o dodatkową sekcję, o dodatkową grupę, to wypełniała tabelki i to taką informację czarno na białe miała komisja, wiedziała według jakiego schematu, według jakiego klucza dzielić pieniądze i szukać jakby z tego tortu, który jest, tak go wydzielać, żeby dla każdego starczyło, mimo że wiemy, że nie wszyscy będą zadowoleni, ale żeby każdemu w miarę sprawiedliwie przydzielić. Po drugie, wy macie pewną wiedzę, według jakich kosztów macie się znaleźć, próbować znaleźć przy rozliczeniu dotacji. Moim zdaniem dla księgowego, bo to nie powinno być na głowie prezesa, który ma wystarczająco dużo pracy w terenie. Dla księgowego to nie jest dodatkowa praca, jeżeli na bieżąco zbiera faktury, rachunki, na bieżąco dokonuje płatności i widzi, gdzie, w których pozycjach dokonują się przekroczenia, a w którym są środki niewykorzystane. Pan radny doskonale wie, jak wspomniał jako wieloletni prezes klubu, jak my jesteśmy elastyczni przy rozliczeniach, bo my nie traktujemy tych zapisów umowy jako naprawdę już ostateczne. Rozumiemy sytuację, że wypadają dodatkowe koszty, nieprzewidziane, więc wiemy o tym, że jeżeli tu trzeba przesunąć, zwiększyć kwotę, to gdzieś indziej trzeba zmniejszyć. I doskonale rozumiemy, nieraz robiliśmy pod koniec roku, tak jak pan Arek mówił, aneksy. Musimy porządkować pewną sytuację. My musimy później przed kolejnymi organami nas kontrolującymi wykazać, że wy panowaliście nad swoimi pieniędzmi, my panowaliśmy nad wami i te zasady regulowaliśmy w aneksach podpisywanych między nami. Więc nie widzę tutaj żadnych albo nieścisłości, albo nieprawidłowości, albo działania czyjejś ze strony na szkodę którejś ze strony. Jesteśmy naprawdę, pan Arek powiedział raz na kwartał, ja myślę, że nawet raz na pół roku. Dobrze by było, żeby zweryfikować na koniec rundy wiosennej, a potem na koniec rundy jesiennej, jak wygląda wasz budżet, składacie wniosek o aneks. Jeżeli mieścimy się w dotacji w całości, nie przekraczamy ją, to dopełniamy formalności na dotychczasowych zasadach. Także wydaje mi się, że chyba nie było źle i niepotrzebnie dyskutujemy na ten temat. Proszę bardzo. Z aneksu, panie Arku, klubów. Dziękuję bardzo za informacje, za pytania. Czy ktoś z państwa ma w sprawach różnych jeszcze jakiś temat? Pan sołtys, proszę bardzo. Krystian Baran. Pytanie do pana wójta w sprawie powstania nowego stanowiska pracy w Szkole Podstawowej w Krzeszowie, koordynatora do spraw sprzątaczek. Został przyjęty po prostu.
Ja tylko dla przypomnienia tak może odpowiem. Wszystkie kwestie dotyczące zatrudniania, zwalniania, kwestie dotyczące wynagrodzeń pracowników oświaty są podejmowane przez dyrektora szkoły, więc myślę, że oczywiście możemy dowiedzieć się w temacie, jak został przeprowadzony nabór na tego pracownika, ale takie pytanie uważam, że powinno trafić do dyrektora szkoły. Dziękuję bardzo. Pan Łebski, sprawy różne, proszę. Wójcie, ale ja tu mnie nie interesuje zatrudnienie, broń Boże, dobrze pani wójt powiedziała. Mnie interesują tutaj, jak ludzie mi zadają pytania, jako osoba w sprawie odśnieżania. Panie sołtysze, czy my mogli otrzymać informacje, bo tutaj otrzymujemy od pana Tomka inne, bo nawet niektórzy dokładnie nie wiedzą, jak ci panowie wygrali przetarg, czy gmina coś planuje. Akurat są sprawy różne, chcemy podyskutować na ten temat, jak pan wójt widzi i na ile mają podpisane ci panowie, bo teraz jak słyszymy, że mają 8,5 tysiąca, tam nie wiem, nie wszyscy, czy leży, czy siedzi, jak zimy nie ma, to się należy i 350 zł na godzinę. Kiedyś było 240, był potężny alarm był. Potężny alarm był, nawet wójta był, że to dużo, że odkładamy. No po prostu chcemy wiedzieć, jak pan wójt to widzi przede wszystkim, no i mieszkańcom przekazać. Dziękuję. Państwo, jak państwo sobie życzą, to pan kierownik za chwilkę zejdzie i informacje o wynikach przetargu przygotuje, więc zanim ja skończę, to pan kierownik już będzie gotowy. Tak, drodzy państwo, to są rzeczy, które jakby wydarzyły się na przełomie końca poprzedniej kadencji, a na rozpoczęciu tejże kadencji. Przetarg był ogłaszany na zimowe utrzymanie dróg, z tego co pamiętam, skutecznie po raz trzeci w październiku, mimo że rozpoczęliśmy procedurę wyłaniania wykonawcy od lipca. W pierwszym postępowaniu przetargowym, ale i powtórzonym drugim postępowaniu przetargowym nie otrzymaliśmy ze strony wykonawcy oferty ze względu na to, że zarówno w naszym przypadku, jak i w przypadku innych zamawiających, czyli powiatu kamiennogórskiego i gminy Lubawka, wykonawcy nie byli zainteresowani złożeniem oferty, jeżeli zamawiający nie uwzględni w specyfikacji kosztów związanych z tak zwaną gotowością. I tutaj kwestia dotyczyła tego, jaka kwota za gotowość byłaby akceptowalna ze strony potencjalnych wykonawców. Drodzy państwo, nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to, żeby powiedzieć, jakie, panie kierowniku, jakie kwoty za gotowość w naszej gminie są, ale też i jakie kwoty za gotowość funkcjonują w sąsiednich samorządach, czyli w gminie Lubawka i w powiecie. Z tego, co się orientuję, my te kwoty za gotowość mamy najniższe, co nie umniejsza jakby całej sprawie, że jest to kwestia no, mocno dyskusyjna, tak? Ponieważ porównując koszty utrzymywania zimowego dróg w porównaniu do poprzednich lat, to tracimy dwukrotnie. Po pierwsze, tracimy bardzo mocno na stawce godzinowej i to 100 zł, na stawce godzinowej za roboczą godzinę związaną z utrzymaniem, plus dochodzą do tego koszty za gotowość bierną, która tak liczyliśmy w skali sezonu przekracza ponad około 150 zł. Szanowni państwo, 150 zł to jest koszt, który my ponosimy, nie mają 150 tysięcy złotych. To jest koszt, który ponosimy biernie. Po prostu za to, że mamy wykonawcę, że wykonawca podpisał umowę. Pamiętają państwo spotkanie z sołtysami tak w trzecim kwartale ubiegłego roku, jak prosiłem państwa o to, żeby w funduszach sołeckich uwzględniać koszty związane z letnim utrzymaniem dróg, mówiąc, tłumacząc państwu, że zima będzie droższa i pamiętają państwo tą awanturę, która się wywołała, na jakiej podstawie wójt mówi o tym, że zima będzie droższa. A no właśnie na takiej podstawie, że wiedzieliśmy wówczas, że bez opłaty tej biernej za gotowość nie utrzymamy, znaczy może tak, przy zastosowaniu tych biernych opłat nie jesteśmy w stanie się zmieścić w budżecie, który mamy, wiedząc już, że kwoty za roboczą godzinę będą wyższe. Panie kierowniku, poproszę o to, żeby powiedział pan na poszczególnych rejonach, jakie są kwoty.
Mamy, jak Państwo wiecie, 4 rejony. My te kwoty, które płacimy dzisiaj, no, zostały, że tak powiem, określone tak, jak prawo nam nakazuje, tak? Czyli w wyniku przetargu nieograniczonego. I trzeba przyznać, tak, i o tym też Państwu mówiliśmy, że no, my tu niewiele, że tak powiem, mieliśmy możliwości manewru, bo w każdym postępowaniu na każdy rejon mieliśmy po jednej ofercie, tak? Czyli na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że nie ma realnej konkurencji czy możliwości obniżenia tej stawki, bo na rynku jest wykonawców tylu, ilu jest, tak? Więc nie ma, więc stąd między innymi też biorą się te kwoty. Zresztą to jest problem nie tylko nasz, tylko tak jak pan wójt mówił, wszystkich sąsiednich samorządów, czy gmina Lubawka, czy powiat mieli te same problemy, co i my. Przetargów chyba ogłaszaliśmy 3 i na dobrą sprawę to my zabiegaliśmy o to, żeby w ogóle też oferty na odśnieżanie były, bo był czas przy pierwszym czy przy drugim przetargu, że ofert nie było i było pytanie, co tak naprawdę, jeżeli sytuacja się nie zmieni, to co my, że tak powiem, w kwestii utrzymania zimowego dróg, jak zabezpieczymy jak gdyby potrzeby mieszkańców w tym zakresie, tak? Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że mamy 4 rejony. Za gotowość na 2 rejonach, to są kwoty zmienne, tak? Na 2 rejonach płacimy miesięcznie po 6,5 tysiąca złotych brutto, na jednym rejonie 8 tysięcy złotych, na jednym najmniejszym rejonie chyba około 3300 złotych, tak? I plus stawki godzinowe, które są rozliczane, że tak powiem, no na bieżąco, tak? Czyli na dyspozycję wyjazdu tyle, ile godzin, że tak powiem, jest wyjeżdżonych, potwierdzonych na karcie drogowej i zweryfikowanych, na taką kwotę potem miesięcznie, w skali miesięcznej są rozliczane faktury. Tak jak mówiliśmy chyba też, ale to przypomnę, za zeszły sezon odśnieżanie kosztowało nas około 190 chyba tysięcy złotych. Taką informację gdzieś tam w maju w zeszłym roku Państwu przedstawialiśmy. W tym roku wiemy, że będzie to więcej, bo tak jak Pan Wójt mówił, za samą gotowość zapłacimy 150, a wyjazdów też jest w tym roku dużo, bo no, warunki pogodowe są jakie są, tak? Może nie ma metrów śniegu, ale czasem ta pogoda jest gorsza, bo są zawieje, są, że tak powiem, opady marznące i tych wyjazdów jest dużo więcej, tak? Więc na dzień dzisiejszy już na pewno przekroczyliśmy tą kwotę, którą w minionym roku za cały sezon zapłaciliśmy. Stąd też, nawiązując już do tego, będzie mniej środków na letnie utrzymanie, tak? Bo to wszystko jest jak gdyby w jednej puli budżetowej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Jeśli mogę, bo to proszę jest, jeszcze. Bo ja myślę, że tak przynajmniej to zrozumiałem. Myślę, że wszyscy powinniśmy się zastanowić, co w tej sytuacji powinniśmy zrobić, bo drodzy Państwo, myślę, że powinni Państwo też wiedzieć i rozumieć sytuację, czy powagę sytuacji. My jako urząd nie mamy innego rozwiązania, innej możliwości przy takim ukształtowaniu rynku tej branży, bo albo przyjmiemy zasadę, którą, no niestety, ale przyjęli wykonawcy i mamy wykonawcę na utrzymanie zimowego, albo nie przyjmujemy tych zasad i nie mamy żadnego wykonawcy i to już Państwo wiedzą, jaka to jest skala problemu. Przede wszystkim, przed którą ja jako wójt stoję odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drogach. Zobaczymy na koniec sezonu, o jakich my w ogóle kwotach mówimy, ale to już możemy być tego pewni, że ta kwota będzie co najmniej dwukrotnie wyższa niż ta, która była w poprzednim sezonie. I to jest, szanowni Państwo, nie jest temat, który tylko się teraz wydarzył. Taki sam problem będzie na następny sezon i na kolejne sezony, bo nie ma żadnej konkurencji i możemy się nie spodziewać konkurencji, bo wiemy, jak działają tego typu praktyki na rynku. Ja myślę, że to jest moment, w którym wszyscy radni nowej kadencji powinni wspólnie z nami podyskutować, bo od tego Państwo też są. Państwo mają nam też poradzić jako radni. W którą stronę jako gmina powinniśmy pójść, żeby zabezpieczyć te usługi, te rzeczy, które wynikają bezpośrednio z ustaw, ale wiedząc o tym, że one będą rodziły czy niosły za sobą duże koszty.
W kuluarowych rozmowach pojawiają się argumenty dotyczące usamodzielnienia się, dotyczące stworzenia własnego systemu i finansowania go ze środków własnych, ale musimy być świadomi tego, że musimy być na takie rozwiązanie przygotowani przede wszystkim finansowo. Bo to nie jest żaden problem, żeby do usamodzielnienia się powołać jednostkę, wykorzystać częściowo pracowników, których mamy również takich gospodarczych, stworzyć pewien zespół ludzi, który realizowałby usługę w mniejszym lub szerszym zakresie i nie tylko do zimowego utrzymania dróg, ale później do letniego również, ale musimy mieć, drodzy Państwo, sprzęt, musimy mieć środki finansowe na funkcjonowanie takiej jednostki, ale przede wszystkim sprzęt. Musimy mieć bazę. To jest, ja traktuję głos pana Janka dzisiaj oficjalnie jako początek dyskusji i chciałbym, żebyśmy naprawdę wszyscy poważnie ten temat potraktowali, bo nie możemy tak mówić, że takie są kwoty i takie trzeba po prostu płacić. Koniec, kropka. Bo te kwoty będą coraz wyższe. Wiecie o tym Państwo, że jeżeli ktoś się rozochaca, a popyt i podaż, tak? Podstawowe zasady rynku. Jeżeli przyjmujemy te zasady, to znaczy, że za rok te zasady mogą się zmienić i zazwyczaj się zmieniają w górę, nigdy w dół. Więc my będziemy ciągle brnąć w tą bardzo niebezpieczną grę, po której możemy powiedzieć, że niestety nie stać nas na remonty, nie stać nas na inwestycje, bo musimy tylko bieżące utrzymanie finansować. Zostawmy sobie, Szanowni Państwo, może czas na przemyślenia i na wspólnym posiedzeniu komisji, które planowałbym naprawdę na luty, żeby najpierw porozmawiać w sprawie WZWiK-u, to po pierwsze. Po drugie, na której porozmawiamy o wejściu do projektu kominowego, żebyśmy ten trzeci temat bardzo poważnie przedyskutowali i zastanowili się, co ja też jako wójt powinienem robić i czy w ślad za tym pójdą jakieś gwarancje finansowe ze strony państwa. Dziękuję bardzo. No, proszę, czy w sprawach różnych jeszcze ktoś chce zabrać głos? Proszę, pan Dawid. Chciałem państwa poinformować, że gmina Kamienna Góra stała się właścicielem nieruchomości w drodze spadkobrania. Wynika to z ustawy Kodeks Cywilny. Staliśmy się właścicielem nieruchomości położonej na terenie miasta Kamiennej Góry w obrębie 6. Nieruchomości zabudowanej budynkiem w stanie ruiny, który jest wpisany do rejestru zabytków. Chodzi o dom loży. Wstępnie na pewno Państwo posiadacie informację, bo już też sygnalizowaliśmy, że prawdopodobnie się staniemy właścicielem i to się już stało. Mamy w sumie na chwilę obecną, oczekujemy na postanowienie sądu rejonowego prawomocne. Niemniej jednak możemy rozpocząć już procedurę sprzedaży tej nieruchomości. Informuję Państwa dlatego, że w lutym na komisjach będzie przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie tej nieruchomości. W ślad za czym zostanie też opublikowany wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży. Dysponujemy już wyceną tej nieruchomości. Została wyceniona na 165 tysięcy złotych. Też dopowiem Państwu, że mamy możliwość, patrząc na ustawę o gospodarce nieruchomościami, z racji tego, że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, obniżenia ceny, bo tutaj mam wartość 165 tysięcy, a cena może być obniżona o 50% z racji tego, że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. 165 tysięcy złotych. Dopowiem, że gmina stała się właścicielem tej nieruchomości z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że z wszystkimi walorami i wadami tej nieruchomości. I też dopowiem Państwu, że w dziale czwartym Księgi Wieczystej, jest hipoteka, czyli nieruchomość jest obciążona hipoteką, ograniczonym prawem rzeczowym, na kwotę 50 800 zł. Na chwilę obecną, w piątek dostaliśmy zgłoszenie od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nad potrzebą zabezpieczenia tej nieruchomości, bo że tak powiem wieść o tym, że już nieruchomość ma swojego właściciela rozeszła się bardzo szybko, bo też niektóre organy jak konserwator zabytków czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wręcz oczekiwali już ustanowienia właściciela i zostały poczynione już prace, czy trwają prace aktualnie nad zabezpieczeniem tej nieruchomości, którą mają Państwo tutaj możliwość obejrzenia, polegającej na
stworzeniu ogrodzenia oraz wymianie siatek zabezpieczających. Oczywiście dla bezpieczeństwa osób przemieszczających się w rejonie budynku. Powiedzieć do tego, co pan kierownik powiedział. Drodzy państwo, no tak to jest ze spadkami, że niektóre powodują uśmiech na twarzy, a niektóre powodują ból głowy. I tak jest z tym spadkiem właśnie. Powiem szczerze, że zastanawialiśmy się nad tym, co z tym fantem zrobić. I gdyby, uczciwie powiem, że gdyby ten obiekt, gdyby ta nieruchomość znajdowała się na terenie naszej gminy wiejskiej, w którejś z miejscowości naszej gminy i gdyby była jakakolwiek też działka, którą można byłoby zagospodarować, to myślę, że znaleźlibyśmy sposób, pomysł, myślę, że i środki finansowe na to, żeby ratować ten obiekt i żeby był obiektem, który służyłby naszym mieszkańcom. Ale jego lokalizacja na terenie gminy miejskiej, jego lokalizacja w miejscu, w którym jest ulokowany, myślę, że niezbyt atrakcyjna. Działka, która praktycznie jest po obrysie nieruchomości, z brakiem możliwości zagospodarowania przestrzeni przed chociażby pod parking albo jakiekolwiek inne wykorzystanie, powoduje, że myślę, że nie jesteśmy w stanie, ani nie mamy żadnych pomysłów, możliwości na to, żeby to zagospodarować. Stąd pomysł, aby sprzedać tą nieruchomość, tym bardziej, że ona na dzień dobry jest obciążona wpisem hipotecznym na bodajże kwotę 50 tysięcy złotych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, czyli sprzedaż tej nieruchomości już wiąże się z pewnymi obciążeniami. Mówiłem państwu o tym, że prowadziłem już rozmowy z potencjalnymi nabywcami zainteresowanymi zakupem tejże nieruchomości i jeden z tych potencjalnych nabywców jest nadal zainteresowany zakupem tego. Przepraszam, więc myślę, że powinniśmy rozpocząć procedurę przygotowania tego obiektu do sprzedaży i robić wszystko po prostu, żebyśmy przy sprzedaży do tego interesu jeszcze nie musieli dokładać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy w sprawach różnych jeszcze ktoś ma? Pan Janek. Panie wójcie, to żeby nie daj Boże stało się tak, pisarz Ojca, nie daj, życzę temu właścicielowi życz jak najwięcej, niech żyje, bo później znowu też ciężar może spać na naszą gminę, nie? I retoryczne. Ale a propos też Pisarzowic, a propos tego budynku, który jest praktycznie w pasie drogi powiatowej i stanowi też bardzo duże zagrożenie, rozmawiałem w ubiegły piątek z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który informował mnie, że rozpoczął procedurę egzekucyjną, ale też wiedząc oczywiście, że ona nie będzie skuteczna, ale też uzyskałem informację od Inspektora Nadzoru Budowlanego, że trwają rozmowy z dyrektorem kopalni. Wiem, że doszło do spotkania między starostą, powiatowym inspektorem i dyrektorem kopalni. Ma ponownie dojść do spotkania jeszcze z prezesem spółki i to tak jak sugerowałem na posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego, myślę, że to kopalni najbardziej powinno zależeć, żeby ten problem rozwiązać, ponieważ za wyłączenie z drogi z użytkowania, czyli zamknięcie drogi powiatowej na tym odcinku paraliżuje bieżącą pracę kopalni. Bo nie byłoby możliwości dowożenia urobku z kopalni z Rędzin do zakładu przemiału dolomitów na środkowej części Pisarzowic. Trzeba by było wtedy wozić ten urobek naszą drogą gminną, tak zwaną białą drogą w kierunku drogi wojewódzkiej. Tam fizycznie nie ma możliwości złamania się długiego ciągnika siodłowego, a już w ogóle nie wyobrażam sobie jego zjazdu z drogi wojewódzkiej w kierunku na Pisarzowice, bo tam jest już zakręt pod kątem 30 stopni, kąt ostry. Więc najbardziej zainteresowany i słusznie jest tutaj rozwiązaniem tego problemu kopalnia i myślę, że tutaj dojdzie do porozumienia. No, przepraszam się. Dziękuję bardzo. Ja słyszę różne wersje, ale nie są to pewnie wersje oficjalne, więc nie chciałbym o jakichś kwotach mówić. Na pewno kwoty znacznie przekraczające wartość tej nieruchomości i stanu tej nieruchomości. Kwoty zaporowe. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze w sprawach różnych państwo coś mają? Jeżeli nie ma, to zamykam trzecią sesję Rady Gminy.